interpelacyjne. Radnych, bardzo proszę o zgłaszanie się. Pana przewodniczącego Pitka będę prosił o wymianę. Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Moja pierwsza interpelacja dotyczy sprawy, którą dzisiaj będziemy podejmować w sprawie decyzji. Chodzi o ustawę sieciową. Zwracam się do prezydenta miasta Krakowa, żeby jak najszybciej na WIP-ie, a więc bardzo przydemnie miejscu umieścić informacje o tym, jak należy postępować w przypadku właśnie zmiany od 1 lipca. Chodzi mi o to, że miasto ma dokładnie rozeznanie, urządza z jakimi podmiotami jest potoczona rozmowa. Wynika to przecież z ustawy o wyłanianiu po prostu firm, które obsługują mieszkańców miasta Krakowa. Powinni tam znaleźć dróg, w jaki sposób wypowiadać tą umowę. No i trzeba byłoby poinformować jak najszybciej mieszkańców, żeby rzeczywiście nie nastąpiły przypadki podwójnego płacenia. Co do następnych uchwał przekażę do protokołu, żeby nie przeczytać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała, pan Mirosław Zbigniew, przedstawiam. Przepraszam, pani Agata. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, składam dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy szkół prywatnych inspiracji. Szanowny Panie Prezydencie, bardzo proszę o udzielenie informacji. Czy w wymienieniu na przedzenie szkoły prowadzą kształcenie domowe? Jaką otrzymują dotację na pozyskaną, na ewentualne kształcenie domowe i na uczniów? Czy jest prowadzona kontrola i nadzór uczniów, którzy prowadzą tego typu kształcenie, ponieważ uzyskamy wiarygodnych informacji, otrzymamy wiadomo, że prawdopodobnie uczniowie nie realizują obowiązku szkolnego, jak również podejmuje szkoła dotacje dla tych uczniów. Druga interpelacja. Szanowny Panie Prezydencie. Prezydencie, z uzyskanych informacji, m.in. o związkach zawodowych z NFR, otrzymałem informację, z przykrością tutaj o kolega, że Radni Miasta Krakowa zgłaszają się do Komisji Konkursowej Placówek Oświatowych, a potem udzielą im udziału. Bardzo proszę zatem o wykaz od początku kadencji wszystkich radnych, którzy brali udział, byli zgłoszeni do Komisji Konkursowej oraz ich frekwencji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Mirosław Wyraz. Pierwsze, czy dotyczą już wcześniej przede mną składanych interpelacji, ale nie do końca otrzymałem odpowiedź, ale pojawiły się tak okoliczności. Pierwsza sprawa dotyczy przybudowy ulicy Matulaniec. Tam też na odcinku od ulicy Szlataków, ulicy Zerbrewicza ściągnięto asfalt kilka miesięcy temu. Też jeździł na ustawę niesamowite dziury, więc nie wiem, czy to jest brak odbierania, natomiast jak rozumiem, na asfalt ściągnięto po to, żeby na tym odcinku nowo powierzchnię asfaltową do federalnej. Nie zrobiono tego, bo w tej chwili sytuacja jest bardzo trudna, tym bardziej, że na tej ulicy przejeżdża autobus komunikacyjny
miejskiej od Czerwonych Maków, pętli w kierunku Kolnej i Pińca. Więc proszę o szybką interwencję w tej sprawie. Druga sprawa, która dotyczy tej ulicy, mianowicie w odpowiedzi na informację otrzymałem taką informację, że 28 września, mimo tego, kiedy miałem już gotowe projekty przebudowy, nasze budowlanie wykonawcze tej ulicy, do dnia dzisiejszego one zostały zrealizowane. W związku z tym pytam, czy w takim razie one już zostały zrealizowane w pół roku od terminu nowego, czy jakieś kary one zostały naliczone, czy nie, w jaki sposób sprawa w tej chwili się toczy. Mam wrażenie, że niektórzy urzędnicy nie podejmują żadnych działań, kiedy termin wykonania umowy mija. No, czy nam nie dzieje, nie ma żadnych konsekwencji. Termin mija w wrześniu, mamy już marzec. Nie wiem, czy termin zostanie zrealizowany, czy rozpoczynamy z odmowy, czy też kary są naliczone. Czy to jest jeden z wielu przykładów, czy tylko jakiś wyjątek, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. I trzecia rzecz, też, która dotyczy tej ulicy, to, że w wieloletnim planie finansowym ta ulica miała zostać rozpoczęta w 2013 roku, gdyż do września miał być przygotowany projekt. Ten projekt nie przygotowano, a pan prezydent w swoim projekcie zaproponował rozpoczęcie przebudowy tej ulicy z 2014 na 2018. To jest jedna sprawa. Druga sprawa również dotyczy interpelacji, którą składałem współpracę i umów między gminą Miejską Kraków a spółką Szopem. To jest interwencja z dużego mieszkańca, który po otrzymaniu odpowiedzi na interpelację poprosił mnie o zadanie kolejnych 10 pytań, bo są te pytania złożę i będę ich tutaj przytaczał. Kolejna sprawa dotyczy służb nr 1 przewodnicowanów, dane techniki kolejowe. Integracja, którą otrzymywałem, była informacja, że zostanie nam przeprowadzona kontrola w styczniu. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest takie pytanie, na jakim etapie jest ta kontrola, czy się zakończyła, jaka jest aktualna sytuacja, też te placówki, czy są przewidywane jakieś zmiany, czy przeocenia, czy też jak wygląda sprawa alternatywy. To te wszystkie sprawy, o których pytałem, które mi przedstawiono i poprosiono o interwencję jako zmiany, też na jakie podstawie, co się dzieje w tej sprawie, między innymi, czy ta kontrola została zakończona, jakie są jej wyniki. Jeszcze tylko dwie sprawy. Sprawa dotycząca przebudowy i konserwacji zabytkowej kotnicy na pogorze Śnieżnej w Mocowie. Jest pół roku to w budżecie, chciałbym zapytać, na jakim to jest etapie. Sprawa przebudowy listy blokowej, czyli dostępnienie komunikacji miejskiej do tego osiedla, to się na wodzu, gdzie żadna komunikacja miejska nie funkcjonuje, a sprawa tej ulicy i tej komunikacji już od kilku lat cały czas jest zaokupowana w mieście bez efektu. I w tym rejonie to jest kolejna tylko sprawa budowy kanalizacji ulicy Rodzinnej pod ulicy Tyniewskiej, to są dzięki Teskie, chciałbym poznać, na jakim stawie to będzie realizowane. I ostatnia sprawa, chciałbym prosić pana prezydenta o interwencję mera Kijowa. W związku z tym, że w Krakowie istnieje kino nazwy Kino Kijów w ramach współpracy i przyjaźni między Krakowem i Kijowem. Takie samo kino, takie jest o nazwie Kraków, istniało w Kijowie. Ostatnio dotarły do mnie informacje, że jest tam przewidywana zmiana, czy już ta zmiana nazwy kina Kraków Kijowie się dokonała. W związku z tym proszę o interwencję pana prezydenta, aby taką zmianę powstrzymać. Jesteśmy miastami zaprzyjaźnieni, bo kontakty myślę, że rozwijają się dobrze pomiędzy miastami Krakowem i Kijowem. I jest to pewien sąd, bardzo może tego kończy, ale myślę, że to nie działamy na miasta Kijowa, i pan prezydent jako miasta. Moim zdaniem powinien w sprawie gmera Kijowa pana Popowa interweniować. Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę, aby zamknąć drzwi od słowa jego, tak naprawdę nie wiemy, skąd ten głos się rozchodzi tutaj i zagłusza nas. A są naprawdę bardzo ważne interpretacje, bardzo wygodnie, bardzo wyciągnięte. Nie jest to przynosy z ciszy, żeby się głos rozchodził. Szanowni Państwo, ja mam taką dość, powiedziałbym, żartobliwą interpretację, ale dotyczącą rzeczy, która żartobliwa nie jest. Mianowicie, na Tatrach mamy zbudowane na początku XX wieku, roku 19, pomniki różnych ważnych osób. Między innymi jest pomnik Grażyny, synnej Grażyny z utworu Mickiewicza. Ta Grażyna wygląda
Jakby chciałem dzielić pięścią świętego dwóch rycerza, który broni się rękami. Pierwotnie, tak rączka miała mieć miecz, a rycerz miał mieć tarcz. I tak to było do lat 80. Ale potem, że tak powiem, jacyś zbieracze pamiątek albo zniszczyli to. No i chciałbym, żeby ten pomnik Grażyny został przywrócony do porządku. Szczególnie, że nie będą tu jakieś wielkie koszty, a miałem okazję widzieć zdjęcie tego pomnika w jakimś materiale turystycznym, właśnie z taką niepolską, z taką dość śmieszną interpretacją. Stąd uprzejmie proszę pana prezydenta, aby od bliskiego czasu Grażyna nie waliła pięścią rycerza, tylko znosiła na nim miecz, a rycerz musiał ją odnieść. Dziękuję bardzo. Kolejny. Pan Janusz Szpajo do protokołu, pan Ewa Kolewski. Pan radny Ewa Kolewski do protokołu, pani Andrzejka Wojciechowska do protokołu i pan wyznaje Paweł Sidacki. Przygotowania przebudowy torów kolejowych na terenie między Zabłocianem a budową łącznicy kolejowej. W ramach tej przebudowy PKP mogło gospodarować także asfaltowe ciągi szorowerowe w szerokości 2,5 metra łączący ulicę Powstańców Wielkopolskich z ulicą Dąbrowskiego i dalej do ulicy Kozi pod wschodnim stronie nasypu kolejowego w relacji Kraków-Wielkopolską. Łączniki typu łącznikaki zwiększyłby atrakcyjność całego rejonu. Zostaną poświetne połączenie terminalu autobusowego na ulicy Powstańców Wielkopolskich z dwoma modelami na ulicy Wikowej, modeli MPK, stacją kolejową. Połączenie takie zwiększyło liczbę pasażerów korzystających ze stacji kolejowej PKP Zabłocie i terminala autobusowego na ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz zwiększyło atrakcyjność muzeum przy ulicy Wikowej. Na postulowany ciąg pierwszy rowerowy jest nawet rezerwa terenu w postaci dalej numer 12. PKP PRK rezerwowała taki ciąg pierwszy rowerowy, a potrzebujemy również zgłosić zarząd transportu regionalnej transportu. Potrzebne jest bez ich takie zapotrzebowanie. Wiele możliwości zgłosił do konsultacji projektu budowy tej łącznicy. Dziękuję bardzo.